drugiej części konferencji prasowej jest nam pan trener Białej Gwiazdy, pan Kazimierz Kmieci. Prosimy o parę słów po tym spotkaniu. Ja chciałem tu podziękować drużynie, że po takim meczu jak w Szczecinie wszystko zostawiła to z tyłu, a zaczęła grać w piłkę tak jak życzyliśmy sobie na treningach. Uważam, że chłopcy dzisiaj dali siebie wszystko i żeby podtrzymali tą formę na dalsze mecze. Bardzo dziękujemy i oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bartosz Karszczyn, Polski Gazety Krakowskiej. Wiem, że w końcówce gdzieś bohaterowie zmieniani. Rafał Bobuski wreszcie przed końcem, Paweł Grożek też, to już pod kątem środowego meczu chcieliście troszkę przeoszczędzić? Na pewno. Maciej Stawek nie może grać w pucharze, dlatego były zmiany, a przeoszczędziliśmy właśnie Pawła i Bogusia. Czekamy, jeśli mają Państwo. Już prosimy tam do tyłu o przekazanie mikrofonu. Dobry wieczór, Adam Kasprzak, Polska Piłka 24. Ja mam pytanie, czy udział w tym meczu taki epizodyczny Adama Mojty jako Bartosza miał na celu podbudować się psychicznie po meczu w Szczecinie, który im ewidentnie nie wyszedł? Na pewno, żeby nie być załamani, bo to wiadomo, cała drużyna, cała nie tylko jedynastka, ale cała drużyna, cała kadra musi być razem, żeby w każdej chwili. Wiadomo, że zdarza się jeden mecz słabszy, ale drugi już można zagrać bardzo dobrze. Dlatego nie ma tutaj, że się odsuwa zawodnika, że źle zagrał, tylko już podgotowuje, żeby w następnych meczach jeszcze lepiej zagrał. Czy jeszcze możemy się do czegoś odnieść? Jeśli nie, bardzo dziękujemy. Widzimy się zapewne już w środę na meczu.